wolnoobrotowy silnik, czyli 1200 obrotów, zmiana na nas. 1200-1400. Czy nabiegać się trochę nie przytknę coś? I następny bieg już ma pani za dużo. I gaz, i następny bieg. Gaz. Następny. Piątka, tak jak w osobówce. Tutaj wszystko jest tak jak w samochodzie osobowym. Niczym się nie różni. Od pani Alma. Szósty bieg też jest? Jest, ale nie używa się. Pojedziemy sobie w dal. Kierunkowskaz, noga z gazu, zrzucić sobie jeden bieg w dół, bieg na czwórkę. Delikatnie puszczamy sprzęgło. Patrzymy, jeszcze są daleko, jedziemy. I pod górkę na łuku, nie dodajemy gazu, jedziemy z jedną prędkością. Na tym biegu mogę jechać? Tak, na tym biegu. A jakie mam mieć obroty tutaj? Między 40 a 60, czy jak? To obroty nie ma między 40, ma pani w tej chwili mówi o prędkości. Ojejku, tak. Obroty do 1400, nie więcej. 1400. Przy 1400 zmiana biegów. 1400-1200. Kierunkowskaz prawo, środkowy pas. Wyłączamy kierunkowskaz, dodajemy gazu i następny bieg. Jak osobówką, to się tak samo jak osobówką jeździ. Niczym to się specjalnie nie różni. No ale w Manie jednak te biegi zupełnie były inne. Jaki? Dwójka była do przodu, tak jak w osobówce trójka na przykład. A pani nie ruszała czasem z jedynki? Dzisiaj? Nie. Teraz? W Manie. W Manie? Nie, w ogóle jedynki tam żeśmy nie używali. Używa jedynka? Też chyba nie. Przyhamować, zrzucić na trójeczkę albo czwórkę, czwóreczkę, puścić delikatnie sprzęgło i jedzie. I teraz mamy tutaj problem ze światłami. Jeżeli na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna, to zegary, to wiadomo jak długo będą się paliły zielone światła. Jeżeli nie ma zegarów, no to jest kiepsko. Jak zrobić, żeby nie wpakować się na żółte światła? Noga z gazu, mamy 40. Zrzucić sobie jeden bieg. Przyjechać na 40. Jedziemy. Nie wiem, czy nie dałam szóstkę czasami. Dała pani szóstkę. I teraz będziemy skręcać w lewo, czyli kierunkowskaz w lewo. I jechać w lewo, nie z tego pasa idzie. Ale muszę odbić, tak? Słucham? Muszę odbić kierunek. Nie zawsze. Nie, może pani to zrobić jednym ciągiem. Dobra. Jak nie złapać się na żółte światło? Utrudnienie tutaj jeszcze jest takie, że nie można polegać na swoim doświadczeniu, ponieważ tutaj jeżdżą tramwaje i na przykład na tym skrzyżowaniu zielone światło na wprost będzie pani miała 25 sekund, a jeżeli przyjedzie tramwaj, który zmienia porządek sygnalizacji świetlnej, mogą te światła być 8-9 sekund. Czyli co trzeba zrobić, żeby nie wpakować się na żółte światło? Po pierwsze, jedziemy tak jak tutaj, widzimy tam zielone światła, jedziemy. Pierwsze co? Musi pani założyć, że wszystko będzie przeciwko pani. Czyli te zielone światła zmienią się na żółte, wrzuci sobie już bieg, żeby pani się nie montowała z nim. Że te światła zmienią się w
wtedy, kiedy najmniej będzie pani to odpowiadało. Dwa, dojeżdżając na prawy pas. Na prawy pas, dlaczego pani jedzie na lewy? Dodatkowo, dojeżdżając do świateł, nawet jeżeli są zielone, trzeba ująć nogę z gazu. Dlaczego? I przełożyć ją na hamulec. Daje to nam dwie rzeczy. Pierwszą to to, że skraca pani czas reakcji kierowcy i tylko ma pani nacisnąć na hamulec w razie czego. Dwa, tyjeczka do przodu, chroń do przodu, do przodu. Puść z przodu. Dwa, zapobiega pani takiemu zjawisku, jak ja to nazywam, wahanie. Jedzie pani trzymając nogę na gazie, zapalają się żółte światła, a pani noga tak. Gaz, hamulec, gaz, hamulec, gaz, hamulec. W tym czasie samochód się toczy i jest pani w połowie skrzyżowania, pal 6 jedziemy i tyle. Tak? Czyli te dwa elementy muszą być. Gaz, 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 jedziemy. Noga z gazu i patrzymy, czy się zmienią, czy się nie zmienią. Nie zmieniły się, jedziemy. Trzeci element, jaki jest ważny, ano taki, że trzeba mieć pewność, na jakim odcinku może pani zahamować autobus. Na jakim odcinku pani zahamuje ten autobus jadąc 50 na godzinę? Ile pani będzie potrzebowała? 10 metrów? Zależy z jakiego. Aha. Zależy, nie wiem, od nawierzchni i od... No, nawierzchnię ma pani taką, jaką teraz. Teraz hamowała pani na odcinku 40 metrów. A musi pani pamiętać, że pani nie jest sama. Z tyłu są ludzie. A jeżeli będzie pani kierowała autobusem w komunikacji miejskiej, część z nich nie siedzi, ale stoi. I wtedy mogą być skutki opłakane. Uczył ktoś panią hamowania? W jakim sensie? Czy takiego gwałtownego hamowania? Nie, normalnego hamowania. Już to, co pani teraz zrobiła, tego nie można zrobić. I pojedziemy za tymi barierkami w lewo. Zwolnić do trójeczki. Pani przejechała przejazd kolejowy na piątym biegu, w ogóle nie rozglądając się. Jedzie pani po tym. Jedzie pani po prostej na czwartym biegu, na dwupasmowej drodze, a przez przejazd na piątym biegu. No i tu ja. Chciałam. Trójkę wrzucić. On pojedzie trójkę do przodu. I proszę tutaj stanąć. Nie wjeżdżać w ten. Stanąć tutaj, nikt nie jeździ. Stanąć. Luseczny. My to już mamy zrobione. Tak jest. Hamowanie. Wie pani, jak są zbudowane hamulce tarczowe? Tarcza się obraca tam. Klocki ściskają. Pani naciskając na pedał hamulca powoduje, że te klocki ściskają i wyhamowują tą tarczę. I teraz, jeżeli pani jedzie swoim samochodem osobowym, czy autobusem, czy czymkolwiek, jeżeli pani naciśnie pedał z jedną siłą, to czy samochód będzie hamował tak samo, coraz słabiej, czy coraz mocniej? Jeżeli z jedną siłą nacisnę? Znaczy, no lepiej pulsacyjnie hamować. Ale nie. Ja chcę pani powiedzieć, jak działają hamulce, a pani mi mówi o zupełnie coś innym, o czymś innym. Jeżeli pani naciska w swoim samochodzie, czy w autobusie, pedał z jedną siłą, powiedzmy 2 cm, nie tak do spodu, tylko tak delikatnie, niech pani położy nogę na hamulcu, to jest gaz. Tylko położyć. Czuje pani, jak ja naciskam? To jest do spodu, prawda? A pani naciska powiedzmy tyle. No
I teraz cały czas trzyma Pani z tą siłą. Czy ten samochód będzie hamował tak, coraz mocniej, coraz słabiej, czy z tą samą siłą? Z tą samą siłą. Jeżeli lekko. Jakie Pani ma wykształcenie? Średnie. Techniczne? Ekonomiczne. Ekonomiczne, dobra. Tarcza się obraca, prawda? Mhm. Pani nacisnęła 2 cm, klocki wysunęły się 2 mm i zaczynają trzeć o tą tarczę, wyhamowując ją, prawda? Jest.